Dzisiaj o poranku zapraszam wszystkich do pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. W trzecim rozdziale tego listu znajdujemy bardzo ciekawy fragment, który mówi o tym, że w zborze koryńskim dochodziło do pewnych podziałów. Przeczytajmy ten fragment. Trzeci rozdział od trzeciego wersetu. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi, ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest Apollos? Albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi, ten, co podlewa, jedno mają zadanie. I każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Także w pierwszym rozdziale tego listu, tu już krócej przeczytamy, Paweł, wprowadzając Koryntian w treść swojego listu, powiada: a proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli, jednością zdania. Albowiem wiadomo mi o was, bracia moi, od domowników Chloi, że wynikły spory wśród was. A mówię to dlatego, że każdy z was powiada, ja jestem Pawłowy, a ja Apollosowy, a ja Kefasowy, a ja Chrystusowy. Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany? Albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Jak widzimy, dwukrotnie, a jak się przekonamy to raz jeszcze, Paweł porusza ten problem podziału, ale pisze o nim, przyznajmy, z dużą łagodnością i wykazując się niezwykłą mądrością. Myślę, że nie jest problemem dla nikogo, aby przyznać, że w dzisiejszych czasach nie brakuje nam podziałów. Mówię oczywiście o Kościele. Ciągle gdzieś ktoś czyni jakieś podziały. Ciągle gdzieś zbory się dzielą. Na ogół te podziały niestety kończą się katastrofami. Jak to wyglądało w Koryncie? Muszę powiedzieć, kiedy ja czytam ten fragment, te dwa fragmenty, przepraszam, że ja nie widzę tutaj jakiegoś szczególnego problemu. Otóż te frakcje, jeśli tak można powiedzieć, które się pojawiły w Koryncie, no były dosyć dobrze ulokowane, można powiedzieć. Jedna była Pawłowa, inna Apollosowa, jeszcze inna Piotrowa, czyli Kefasowa, a jeszcze inna Chrystusowa. Co to oznaczało? Skąd się wzięły w ogóle te frakcje? One się wzięły stąd, że ludzie, którzy się gromadzili w tych frakcjach, być może słowo frakcja jest zbyt ostrym, ale używajmy go, żeby zobaczyć tak wizualnie gdzieś ten podział. Te frakcje nieprawdopodobnie wzięły się stąd, że ludzie, którzy w nich byli, byli owocem służby tych konkretnych ludzi, czyli Pawła, Piotra i Apollosa.
A frakcja Chrystusowa? Pewnie to byli ci, którzy nawrócili się podobnie jak apostoł Paweł. Czyli nie było jakiegoś szczególnego nauczyciela, który pozwolił im zrozumieć Ewangelię, ale być może poprzez uczestnictwo w życiu Kościoła, poprzez świadectwo wielu innych ludzi, po prostu Chrystus do nich przemawiał. I być może właśnie ci ludzie uznali, że oni są tym najbardziej wartościowym elementem całego zboru. Dlaczego mówię, że ten podział nie jest wcale ani tak głęboki, ani wcale tak rażący? Spójrzmy na Nowy Testament. Mamy w nim cztery Ewangelie. I gdyby ktoś, a mnie brakuje takich ludzi, złośliwie chciał spojrzeć na Nowy Testament, to powie tak: no ale Chrystus z Ewangelii Jana nie bardzo przypomina Chrystusa z Ewangelii na przykład Marka. Czy ma rację taki człowiek? No oczywiście, że nie ma racji, bo on w ogóle nie rozumie, o czym mówi. Natomiast wszystkie cztery Ewangelie patrzyły na Chrystusa trochę w różny sposób. Jeśli sięgniemy do Ewangelii Marka, do Ewangelii Jana, przepraszam, o której mówimy w tej chwili, no to zobaczymy, że jest to Ewangelia, która mniej zwraca uwagę na pewną chronologię wydarzeń i pewnie taki był zamiar Ducha Świętego i tak poprowadził Jana, ale sięga głębiej w te pokłady duchowego życia Chrystusa i Jego zaproszenia tych, którzy za Nim pójdą, właśnie do takiego życia. I nie wyobrażam sobie Nowego Testamentu bez takiej Ewangelii. No ale sięgnijmy do Mateusza na przykład. To jest jedyna Ewangelia, która w taki niezwykły sposób, no wręcz można powiedzieć tak, używając troszeczkę ulicznego języka, nachalny sposób, mówi nieustannie o Królestwie Bożym. To jest Ewangelia Królestwa, tak zresztą jest czasami nazywana. Jezus jako Król, Jezus jako Pan Królestwa. Ciągle w tej Ewangelii znajdujemy właśnie takie odniesienia. I trudno sobie wyobrazić Ewangelię, czy też Nowy Testament, który nie mówiłby o tym w jakiś szczególnie ważny sposób. Stąd ta Ewangelia. Jeśli spojrzymy z kolei do Łukasza, to zobaczymy w Ewangelii Łukasza Jezusa jako człowieka bardzo bliskiego nam. I ta Ewangelia eksponuje tą prawdę o tym, że Jezus jest także w pełni człowiekiem. Ewangelia Marka, często zwana protoewangelią, bo uznawana jest, oczywiście jest to tylko hipoteza, żeby było jasne, za po prostu pierwowzór Ewangelii, za pierwszą z Ewangelii. Uczeni mówią, że pozostałe Ewangelie, w szczególności Mateusza i Łukasza, po prostu czerpią z tej Ewangelii. Stąd chronologia zdarzeń w tych trzech Ewangeliach jest bardzo do siebie zbliżona. Ona jest bardzo krótka, najkrótsza ze wszystkich. Taki bardzo suchy, wydawałoby się, sposób opowiada o Jezusie Chrystusie, po prostu relacjonuje Jego służbę bez jakiegoś głębszego zaangażowania. I to jest cenne, dlatego że my po prostu, patrząc na Ewangelię Marka, widzimy, jakby ktoś spisał pewnego rodzaju reportaż. My oczywiście wiemy, że to jest bardzo skrócony reportaż, ponieważ Jezus funkcjonował jako Mesjasz 3,5 roku, a raptem mamy 16 rozdziałów tejże Ewangelii. Ale niemniej nikt nie powie, że tu jakiś podział zaistniał, bo tu nie ma żadnego podziału. Tu nie istnieje żaden podział. Tutaj po prostu mamy różne spojrzenia na tę samą osobę Jezusa Chrystusa. I dokładnie taką samą sytuację mamy w liście, pierwszym liście do Koryntian opisaną, gdzie w przeróżny sposób ludzie patrzyli na Chrystusa. Troszeczkę, bo tu już ten element ludzki występuje, troszeczkę patrząc na Chrystusa przez pryzmat nauczania właśnie tych ludzi, o których tutaj wspomina apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian.
Ale jaka była przyczyna eksponowania tych różnic? To jest ważne. I Paweł o tym mówi w trzecim rozdziale, trzecim wersecie. Mówi, jesteście cieleśni. Jesteście cieleśni, to znaczy, że jeszcze nie jesteście duchowi. Nie mamy czasu, żeby to tutaj dokładnie opisywać, rozstrzygać, ale myślę, że każdy z nas rozumie. Każdy z nas rozumie, co znaczy człowiek cielesny, jakie z tym się wiążą okoliczności. Ta cielesność z kolei zafunkcjonowała w ludziach jako zazdrość i kłótnia. I dlatego to, co w naturalny sposób było bogactwem tego kościoła, stało się po prostu przyczynkiem do konfliktu. Nie jest problemem w kościele, że ludzie się różnią. Ba, powiedziałbym, że byłoby rzeczą nienormalną, gdyby się nie różnili. Nie jest też rzeczą normalną, kiedy ludzie na każdą doktrynę biblijną mają identyczne spojrzenie. Oczywiście te spojrzenia nie mogą się rozchodzić, żeby było jasne, ale każdy człowiek prowadzony przez Ducha Świętego troszeczkę inny aspekt tej doktryny widzi i eksponuje i ubogaca, można powiedzieć, całość Kościoła w ten sposób. Tutaj niestety z powodu cielesności eksponowano różnice. I te różnice zdecydowały o tym, że ten podział, który wcale nie był problemem, stał się problemem. I Paweł o tym bardzo wyraźnie mówi. Też mówi, jaka jest rola nauczycieli. Mówi, cóż Apollos zrobił? On podlał to, co ja zasadziłem. On nie mówi, że Apollos jest gorszym nauczycielem. On mówi, że Apollos po prostu przyszedł po tym, jak Paweł zasiał i podlał. To znaczy, że i jeden, i drugi wypełnili dobrze swoją rolę. I tu też jest ważne, żeby nauczyciele to rozumieli, żeby nie wskazywali na siebie jako tych, którzy są najważniejsi w tym procesie duchowego wzrostu, ponieważ, jak pisze apostoł Paweł, to Bóg daje wzrost. I tak naprawdę to Bóg decyduje o wszystkim. Nie ten, co sadzi, nie ten, co podlewa. Ale Bóg. Bóg. Jest jeszcze jeden aspekt, o którym chcę króciutko powiedzieć, ważny w takich sytuacjach. Apostoł Paweł, to jest ten trzeci element tej układanki o podziałach. On się znajduje w 11 rozdziale pierwszego listu do Koryntian i tutaj w 19 wersecie czytamy, zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Otóż to, Paweł mówi, że muszą być pewne podziały, muszą być pewne rozdwojenia. Musi się ujawnić to, co jest ukryte. Dlaczego? Dlatego, że nie wszystko, w co ludzie wierzą, jest prawdą. Nie wszystkie ludzkie przekonania, mówię oczywiście o ludziach wierzących, są zgodne z biblijnym nauczaniem. My nie znamy ludzkich intencji. My nie znamy ludzkich planów. Ale wtedy, kiedy one się ujawniają, wszystkie te rzeczy, kiedy się ujawniają, to każdy, biorąc do ręki Biblię jako sprawdzian, jest w stanie powiedzieć, co jest zgodne z biblijnym nauczaniem, a co z nim zgodne nie jest. Więc w jakim sensie ujawniające się problemy, ujawniające się podziały są błogosławieństwem dla Kościoła, o ile, i tu właśnie jest ta mądrość, do której namawia nas Paweł, o ile ci ludzie wierzący są skłonni do tego, żeby usiąść i rozmawiać. Cieleśni ludzie tego nie zrobią, bo cieleśni ludzie będą eksponowali różnice i będą podgrzewali całą atmosferę. Ale duchowi ludzie zasiadają do stołu i zaczynają rozmawiać. Rozmawiać w temacie, który w jakiś sposób ich dzieli. Pozornie dzieli być może. I wtedy się okazuje bardzo często, że niestety podziału w ogóle nie ma. Jest tylko takie segmentowe spojrzenie na problem wynikające z faktu, że każdy patrzy swoimi własnymi oczyma. Mało, powiem więcej.
Może się okazać, że wszyscy mają rację. Pod jednym warunkiem, że dopuszczą także rację tych pozostałych, ponieważ wtedy mamy pełen obraz problemu, o którym warto było porozmawiać. Oczywiście może być taka sytuacja, że nauczyciele siadają, nauczyciele, starsi, pastorzy, ludzie po prostu mający wpływ na daną społeczność i okaże się, że ktoś kładzie na stół poglądy, no, których się nie da obronić biblijnie. Ale czy to jest tragedia jakaś? No nie. Dlatego, że w tym momencie Kościół zaczyna być ratowany. Dlatego, że ten człowiek też przekonuje się, konfrontując swoje przekonania z tym, czego uczy Słowo Boże, że nie ma racji, po prostu. No chyba, że on musi mieć rację, no to wtedy trudno w ogóle rozmawiać, trudno dyskutować. Ale w normalnym kościele to nie jest żaden problem. Kochani, nie bójmy się różnic. Nie bójmy się tego, że jesteśmy różni, czasami inni. Nie bójmy się tego, że patrzymy na pewne nawet biblijne doktryny z trochę innego punktu, w którym Bóg nas postawił. Starajmy się rozmawiać, starajmy się usuwać wszelkie niedomówienia tak, aby biblijna prawda objawiła się w całej pełni. Są oczywiście rzeczy, w których się pewnie nie porozumiemy, ale to nie jest akurat eksponowane w tym liście. I wtedy Paweł mówi, nie każdy zostanie przy swoim. To nie są oczywiście sprawy pierwszorzędne, to są rzeczy drugo, trzeciorzędne. Ludzie potrafią się sprzeczać nawet o to, jak stołki mają być poukładane w zborze. No, ale jeżeli do takiego poziomu schodzimy, nieporozumień, no to mamy problem w ogóle w naszym zborze wtedy, chyba z pokutą, z wyznaniem grzechów, ze świętością, być może z Nowym Narodzeniem. Warto wtedy te wszystkie rzeczy przejrzeć krok po kroku, żeby dowiedzieć się, dlaczego mamy problem tak naprawdę ze wszystkim. Ze wszystkim. Ja zachęcam was dzisiaj, abyście wychodząc ze swojego domu, idąc być może dzisiaj na nabożeństwo, nie wiem, jaki dzień się ukazuje to nauczanie, żebyście pomyśleli, czy nie warto w kościele, w którym jesteście, usiąść do stołu, usiąść do rozmowy, bez skakania sobie do oczu i bez udowadniania sobie wzajemnie, że się mylimy. Bo naprawdę po takiej rozmowie może się okazać, że wszyscy mają rację. Tylko nie chcą siebie wzajemnie słuchać. Niech nas Bóg pobłogosławi, niech da nam wiele radości, niech nas też nauczy korzystać z tego, że się różnimy. Bo to nie musi być problem, ale to może być dla nas zwycięstwo, radość, oczyszczenie, mądrość. Niech nas Bóg błogosławi w Jezusie Chrystusie.